Mamy swoje miejsce w Jedwabnym, miejsce wydawnictwa Wojciech Smiski Reporter i Polonika TV. Miejsce, które walczyliśmy bardzo długo i to jest już nasze miejsce, nie damy się stąd wyrzucić. Miejsce, którym będzie pokazywana prawda, bo 30 metrów dalej jest miejsce autentycznej tragedii, ale tragedii wykorzystywanej instrumentalnie, by obciążać Polaków o zbrodnie Niemców. Tutaj powstanie pomnik, który będzie pokazywał prawdę, pomnik prawdy, powstanie Aleje Pamięci pokazujące relacje polsko-żydowskie. To wydarzenie tegoroczne jest miejscem, wydarzeniem inicjującym tą naszą inicjatywę. Za kilka miesięcy ludzie, którzy tu przyjadą, będą mieli wybór. Z jednej strony będą mieli pomnik, przy którym składane są wieńce przez autorytety moralne, ale jest to pomnik, który nie odnosi się do prawdy, odnosi się do autentycznej tragedii, ale w sposób zmanipulowanej. Natomiast obok będą mieli alternatywną historię, dla odmiany prawdziwą. I to jest właśnie to miejsce i temu służy to dzisiejsze spotkanie, by zainicjować, by opowiedzieć, że już za chwilę to miejsce będzie jednym wielkim wyrzutem sumienia dla wszystkich kłamców i łgarzy. Dzięki Państwu, którzy nas wsparliście, mogliśmy to miejsce kupić. Dzięki Państwa staraniom to miejsce za chwilę będzie wyglądało jak miejsce, które zasługuje swoim wyglądem na wydarzenia, o których opowiada. Rozpoczynamy, to jest pierwszy krok. Za nimi za parę miesięcy pójdą kolejne, dojdziemy do ekshumacji. Bo nasze dzisiejsze wydarzenie opatrzone hasłem Ziemia nie kłamie, droga do ekshumacji jest wydarzeniem inicjującym zmianę narracji. Koniec żydowskich kłamstw, koniec instrumentalnego wykorzystywania zbrodni w Jedwabnym dla pieniędzy, władzy i POLIN. My stąd nie odejdziemy. Dziś słyszę, Żydzi czuli się jak niepyszni, bo wiedzieli, że coś się kończy. Kończy się czas kłamstwa. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu tego wydarzenia. Do zobaczenia, myślę, jeszcze nie jeden raz w tym miejscu. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. 10 lipca 2024 roku w Jedwabnem, gdzie pierwszy raz sprzeciw Polaków wobec zakłamywania historii, nie tylko naszej zresztą historii, no ale w tym procederze manipulacji, przekłamania, my jesteśmy ofiarą numer jeden. Tak się składa, że to chodzi o zrobienie z Polaków największego wroga całej ludzkości, najczarniejszego charakteru dziejów. Otóż pierwszy raz widzę sprzeciw tak usystematyzowany, tak uporządkowany. Pierwszy raz ten sprzeciw nabiera tutaj kształtu instytucjonalnego i to jest bardzo dobre, że to nie jest tylko spontan, to nie jest tylko jakaś kontrpikieta, antymanifestacja, że tu jest także program pozytywny głoszenia prawdy, prawdy historycznej. Nie jednoczymy się tutaj, jak rozumiem, wyłącznie na bazie wspólnej emocji patriotycznej. Nie chcemy tylko przez moment skupiać się wokół prawdy przeciwko kłamcom, ale chcemy, żeby na terenie Polski, jeśli już gdzie indziej w świecie jest z tym problem, to przynajmniej na terenie Polski, żeby prawda, głoszenie prawdy, opowiadanie historii, rejestrowanie faktów, żeby miało kształt instytucjonalny zorganizowany. No i jak rozumiem, organizatorzy dają nam tutaj szansę zrobienia dobrego początku w postaci debaty publicznie toczonej, bo to jest właśnie, to jest ta różnica, to jest ten rys charakterystyczny naszej cywilizacji, że prawda po pierwsze jest, po drugie nie należy do nikogo z nas tutaj zebranych, tylko po prostu jest obiektywna, jest w Bogu, w dziejach, w historii i prawda domaga się wypowiedzenia właśnie w toku otwartej, publicznej, cywilizowanej debaty. Różne inne cywilizacje, czy raczej antycywilizacje, one integrują się wokół prawd ezoterycznych, które mają być zastrzeżone dla wybranych, ustalone gdzieś tam za kulisami, wydyskutowane jakieś tam, prawda, kompromisowe na przykład wersje historii Michnika, Cimoszewicza, tak było przed laty. A my jesteśmy zwolennikami prawdy, która jest wypowiadana publicznie, która krytyk się nie boi, która jest otwarta na polemiki, bo w ich toku możemy... Obowiązki wzywają. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu.
Jesteśmy, proszę Państwa, w Jedwabnie, w miejscu, w którym została zamordowana przez Niemców w trakcie II wojny światowej ludność żydowska, obywatele polscy, ale Żydzi. Tutaj właśnie stała stodoła, w której zostali spaleni. Do tej pory to wydarzenie historyczne jest pewną kością niezgody, a może nawet narzędziem do tworzenia nowej narracji historycznej, która miałaby wskazywać, że Polacy byli mordercami Żydów. Różne organizacje żydowskie, różne środowiska żydowskie dążą do tego, żeby wskazać Polaków jako tych, którzy byli ludobójcami w trakcie II wojny światowej. Służy to też temu, żeby uwolnić Niemców od tego jarzma przeszłości, które na nich tak bardzo ciąży. Ale my Polacy uważamy, że prawda jest najważniejsza. Prawda wobec naszych przodków, prawda wobec pomordowanych tutaj, którym również oddajemy cześć, bo prawda pokazuje, że tymi mordercami, tymi sprawcami byli Niemcy. Za nami jest wydarzenie, które zorganizował Wojciech Sumliński. Po to między innymi, żeby o tą prawdę się domagać i żeby z tym fałszem, z tym próbą oszustwa takiego na skalę międzynarodową po prostu walczyć. Wydaje mi się, że ten pomysł, ta propozycja, z którą wyszedł Wojtek, jest naprawdę czymś doskonałym i wspaniałym, dlatego że ktoś, kto będzie tutaj przyjeżdżał, będzie musiał się skonfrontować z prawdą, z rzeczywistością, taka jaka dotyczyła tych ludzi tutaj w trakcie II wojny światowej. Dziękuję. Walczymy o prawdę, walczymy o Polskę.